Przyjechałam do Państwa z Oboczna, a pracuję w miejscowości Białaczów. Jest to, tak jak tutaj wcześniej usłyszałam i wiecie Państwo, jesteśmy na ulicy Polnej, chociaż w Warszawie, ja w Białaczowie praktycznie wszędzie widzę pola, ponieważ jest to miejscowość była popegeerowska. O niej opowiedzieć i o szkole, to właśnie to, jak rozpoczęła tych, którzy miejscowość słyszą, nazwę jej słyszą po raz pierwszy, trochę między Kielcami a Łodzią, pozwoliłam sobie zaznaczyć, gdzie się znajduje Białaczów. Nasi uczniowie to blisko 200 dzieci, z czego pierwszy etap
proces poznawczy, żeby dziecko zaczęło się uczyć. Reguły, zapamiętało je i rozumiało. Czyli jakby dwie pierwsze, dwa najniższe poziomy taksonomii Bluma w sferze kognitywnej, czyli poznawczej. Rozgrywanie partii to zastosowanie, czyli idziemy o schodek wyżej. To, żeby partię później właśnie móc rozegrać, doprowadzić do zwycięstwa, czy osiągnąć remis, mieć satysfakcję. Więc oczywiście dochodzi tutaj analizowanie. Wchodzimy na już jeszcze wyższe poziomy już kompetencji intelektualnych i rozwijające krytyczne myślenie. Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej to oczywiście jest element ze sfery psychomotorycznej. Ćwiczenie uwagi i pamięci bezpośredniej podobnie. Rozwijanie myślenia logicznego i wnioskowania. Teraz tak, proszę Państwa, zastanawiałam się po jakimś czasie od wprowadzenia, bo wszędzie się uczyłam, pewnie Państwo też, że cele powinny być smart, więc powinny być przede wszystkim mierzalne. Więc ja myślę tak, nie przejmować się tym, że nie wyjdzie coś od samego początku, albo że coś nie do końca będzie. Na dany moment, kiedy Państwo coś tworzycie, jesteście przekonani, że jest to dobre, proszę to wpisać do programu. Później przyjdzie na to czas, gdzie zweryfikujecie podczas praktyki z dziećmi, albo podczas zdobywania nowej wiedzy. Stwierdzicie, że na przykład coś trzeba poprawić. I przede wszystkim zachęcam do jednocześnie z wprowadzeniem szachów, ponieważ weszliśmy jeszcze w inny program ocenianie kształtujące w szkole uczącej się. Czy ten program jest dla kogoś z Państwa znany? Prosiłabym o podniesienie rąk. Dziękuję bardzo. Ten program bardzo wspiera naukę też w szachy i organizowanie, przede wszystkim organizowanie właśnie samych zajęć szachowych i wpływa również na, proszę Państwa, na to, aby utrzymywać dobrą dyscyplinę podczas lekcji. Więc na dzień dzisiejszy takie były cele moje, jeśli chodzi o kształcenie, jeśli chodzi o wychowanie. Wyglądało to tak jak na tablicy. Jeśli chodzi o rozwijanie zainteresowań uczniów, bardzo szeroki cel. Napisałam, pięknie on wyglądał, uznałam, że jest bardzo ważny, wpisałam go do programu. I później myślę sobie tak, aha, fajnie, jak ja to sprawdzę, jakich zainteresowań uczniów. Więc w tym momencie, za chwilę ten program zgłosiłam innowacje, przepraszam, będę poddawała go ewaluacji, więc już w tym momencie wiem, że jest to zbyt ogólny cel. Rozwijanie zainteresowań jakich szachowych, tak myślę, w tym przypadku. Samodzielnej organizacji czasu wolnego. Fajny cel, zastanawiałam się, jak ja to sprawdzę. No i żeby móc ocenić, czy rzeczywiście to istnieje, to trzeba stworzyć warunki do obserwacji, warunki, że, że realizacja tego celu zaistnieje. Będziecie Państwo mogli za chwilę w dalszej prezentacji zobaczyć, jak to wyglądało. Jeśli chodzi o efekty, to cztery takie grupy, które oczywiście jeszcze później w programie rozszerzyłam. Więc pierwsza właśnie wiadomości, umiejętności edukacyjne z podstawy programowej, które nam się wpisują w nasze działania szachowe, w nasze lekcje szachowe i oczywiście postawa społeczna, czyli w tym momencie też cały czas przypominam rozwój sfery emocjonalnej, czyli tej afektywnej. Treści kształcenia, to jest fragment właśnie z tego programu mojego, mniej więcej tak wyglądają. I ja je wybrałam właśnie na podstawie przeglądu wszystkich dostępnych mi książek szachowych, innych opracowań. Głównie powiem, wtedy w 2014 roku miałam dostęp do takich opracowań zrealizowanych przez trenerów szachowych. Jeśli chodzi o nauczycieli, jeszcze mało tego w Polsce było. W tej chwili jest coraz więcej, coraz lepszych materiałów, coraz też łatwiejszy do nich zasięg jest i możliwości też do tego, żeby dzielić się swoimi praktykami dobrymi, żeby tak jakby choćby dziś na tej konferencji, czy na jakichś innych regionalnych może, czy właśnie z tego projektu możemy więcej informacji zdobywać. Sposoby osiągania celów.
tutaj wyróżniałam takie trzy grupy. Pierwsze to właśnie organizacja przestrzeni klasowej. Na lewym zdjęciu widzicie Państwo mój zachwyt dotyczący ustawieniem klasterowym ławek i właśnie stworzeniem takiego środowiska przestrzeni klasowej, żeby sprzyjało komunikacji. Natomiast dzisiaj z perspektywy czasu widzę, że lepsze ustawienie jest to, co jest po prawej stronie.
Karolinę. To jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szósta dziewczynka od góry. Nauczyciel muszę mieć oczy ze wszystkich stron i naprawdę bardzo dobrze tą lekcję zorganizować, żeby była i cisza. I mówię właśnie Karolince, słuchaj Karolinka, super, ale teraz musisz pamiętać, bo nie umiesz jeszcze mata dać i to musisz poćwiczyć. Zobaczcie, jakie efekty w drugim półroczu. Bo w tym momencie u Karoliny już widać, że cztery kolejne partie, ciemnozielony kolor oznacza, że wygrała przez mata. Różne formy oceniania to również najnowsza technika, jaką wprowadziliśmy dosłownie w tym tygodniu, dzięki panu Michałowi Luchowi, za co bardzo serdecznie dziękuję. Pan Michał był u nas na szkoleniu, na kursie doszkalającym, właśnie w Białaczowie się w tym roku taki odbył. I dużym zainteresowaniem naszym się cieszył, bardzo panu Michałowi dziękujemy. Przede wszystkim zależało nam na tym, żeby poznać nowe techniki, nowe możliwości pracy z szachownicą i zachęcania tych dzieci, które ogólnie w graniu są słabe. Więc to jest, proszę Państwa, też ważne, że jeżeli dziecko jest słabym graczem i nie ma efektów, jeśli chodzi o wygraną partię, to zawsze może na innym polu, w innym momencie odnieść sukces. Bo na przykład zauważyłam, że słabe uczennice potrafią podczas pierwszej części lekcji potrafią zrobić bardzo dobre, znaleźć bardzo dobry ruch. I to jest sukces tego dziecka. I to ja zaznaczam, że potrafi dziecko. To, co tutaj Państwo widzicie na zdjęciach, odbyło się w środę, więc bardzo świeżutkie. Właśnie wykorzystana technika, jaką nam zaprezentował pan Michał, dotycząca rozgrywek drużynowych. My w tym roku w szkole wprowadzamy też elementy retoryki. Związane jest to właśnie z rozwijaniem dyskusji w klasie i porozumiewaniem się i komunikowaniem się dzieci. I tutaj widzicie jeszcze Państwo też jedną z moich koleżanek, która słysząc, że po raz pierwszy robię tę dyskusję, bardzo chętnie zamieniła się tam na zajęcia i przyszła, co mnie też cieszyło, bo zawsze drugi nauczyciel też poobserwuje i coś tam może podpowiedzieć. Niesamowite narzędzie do rozwijania komunikacji i dyskusji i ustalania przede wszystkim, bo dzieciaki miały za zadanie najpierw ruch ustalić w swojej grupie. My mamy jeszcze w szkole, tak jak powiedziałam, wprowadzamy te elementy retoryki. Zaczęliśmy od tego, że ustaliliśmy szkolne wytyczne do dyskusji. One zostały wybrane w każdej klasie. Później jeszcze była plenarna rozmowa samorządu szkolnego, przedstawicieli samorządu szkolnego. Zostało wybranych spośród tam 30 dostępnych 8 zasad wytycznych do dyskusji. Wspólne są to szkolne, zapisane są na dużych kartkach w każdej sali. I na każdej lekcji, kiedy istnieje taka możliwość, kiedy jest dyskusja w klasie na dany temat, odwołujemy się do tych wytycznych do dyskusji. Tutaj zaczęłam właśnie od tego. Już nie traciłam czasu, dlatego że tu już nauczyciel wychowawca z dziećmi zrobił te wytyczne do dyskusji. Już wcześniej było mówione, bo już wcześniej na innych lekcjach była dyskusja, więc tylko była kwestia przypomnienia, jakie mamy wytyczne. Wiecie o tym, że musicie najpierw ustalić, każdy musi się wypowiedzieć, musicie dojść do porozumienia jakiegoś, dać argumenty, podjąć decyzję i dopiero wtedy ustawiacie swoją bierkę na tej szachownicy tam środkowej. Oczywiście różną formą oceniania są również turnieje. My turnieje co roku organizujemy szkolne. W tym roku
bierzemy udział w turniejach zewnętrznych, właśnie w turniejach programu Edukacja przez Szachy w Szkole oraz jeszcze też wyjeżdżamy do zaprzyjaźnionej placówki w innej gminie, gdzie tam akurat klub sportowy organizuje cykliczne rozgrywki, zaprasza kilka szkół, no i my też między innymi jesteśmy tam zapraszani. W tym roku pierwsza klasa, właściwie czwarta, która zaczynała projekt, dwa lata temu wyszła nam z projektu. Więc aby te dzieci utrzymać, to co możemy zrobić, to właśnie rozszerzyć też ten poziom turnieju. Do tej pory był turniej tylko w klasach 1-3. W tym roku, 6 czerwca, planujemy dwa poziomy, czyli 1-3 i 4-6. Dla tych dzieci, które właśnie wspomniałam o tym, że nie mają sukcesów szachowych, nie potrafią na przykład wygrać partii, może nie są zainteresowane, albo po prostu też nie mają z kim grać w domu, bo stymulacja z domu rodzinnego na pewno ma wpływ na wszystko, na w ogóle na ogólny rozwój dziecka, nauczenie się, czytania, pisania, czegokolwiek. Więc te dzieci, które nie mają takiej możliwości, też warto je zaangażować w jakieś projekty okołoszachowe. Myśmy mieli taki w 2015 roku, bo było to 60-lecie istnienia budynku szkoły. Tutaj cała społeczność lokalna się zaangażowała, właśnie bardzo duża rola rodziców, którzy, i dziadków nawet, którzy zorganizowali praktycznie wszystko. Zwróćcie Państwo uwagę na szachownicę uszytą przez babcię jednego ucznia, na stroje również uszyte. Naszym zadaniem jako nauczycieli było wymyślenie krótkiej inscenizacji, dobrania do tego melodii, zrobienia takiej krótkiej prezentacji. Było to niesamowite przeżycie dla dzieciaków, więc za to też należy się jakaś ocena, należy się pochwała, to też trzeba wziąć pod uwagę, ale mówię, to nie może być to znacząca. Aczkolwiek jest to też pewien sposób na rozwiązanie sytuacji, gdzie po prostu są dzieci słabe w szachach. Wrócę teraz do tych moich celów kształcenia. Cele wychowawcze tam było, podnoszenie kultury czasu wolnego. Więc ja się zastanawiałam, jak ja mam to sprawdzić, czy ja ten cel zrealizowałam. Dlatego między innymi stoliki na przerwie. Na korytarzach szkolnych są wystawione. Mamy 6 takich stolików szachowych. Wychodzę podczas przerwy i obserwuję, czy dzieci grają, jak grają, które dzieci grają. I zapewniam Państwa, że zestaw bierek leży zawsze na stoliczku w woreczku. A stoliki wykonał nasz pracownik gospodarczy. Wymalował, po prostu takie stare stoliczki gdzieś tam były na strychu, przygotował je, wymalował szachownice, bierki zostały kupione w sklepie szachowym i cały czas zawsze bierki się znajdują. Giną. Tak, mniej więcej tak zauważyłam, od września, w marcu dokupywałam, no to jeden komplet już teraz zginął. Więc trzeba to niestety uzupełniać. Zdarza się to, ale to po prostu jest to dobrodziejstwo, że gdzieś tam dzieci zgubią. Natomiast to, że wyjmują i grają, to jest to istotne. Proszę Państwa, to co tutaj przedstawiłam na tym slajdzie, to są takie techniczne już rzeczy związane z wdrożeniem programu. Nie będę się na tym rozwodzić, bo korzystając z uprzejmości moich poprzedników, miałam trochę więcej czasu na przedstawienie swojej prezentacji, więc to jest wszystko do sprawdzenia, do czytania jeszcze w innych źródłach. Ewaluacja oczywiście musi nastąpić, bo musimy sprawdzić, w jakim stopniu zrealizowaliśmy nasze cele. Tak naprawdę, jaki mamy poziom osiągnięć uczniów, ilu uczniów jest super dobrych w szachach, ilu uczniów właśnie na przykład gra w szachach na przerwach, ilu uczniów się zgłasza do turnieju. Ten turniej, który teraz rozgrywamy 6 czerwca, dzieci z 4 klasy zapisało się 50% tych, które uczęszczało na regularne zajęcia szachowe. Więc wydaje mi się, że jest to dosyć duży sukces, zwłaszcza, że to nie jest jakaś super wspaniała klasa, jeśli chodzi o wyniki nauczania, tak bardziej średnia, natomiast dużo dzieci też jest z opiniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie właśnie zalecane są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne usprawniające koordynację wzrokowo-ruchową. Co ciekawe właśnie, czyli dzieci mają za mało tej manipulacji, czy na lekcjach, czy w ogóle w domu. I ta manipulacja tylko na komputerze to niestety nie wystarczy. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że udało mi się osiągnąć mój cel i zachęcić Państwa i do tego, aby mieć odwagę zrobienia stworzenia swojego własnego programu autorskiego. I tak mówię, drodzy Państwo, bądźcie nauczycielami uczącymi się.
Prawdziwy nauczyciel profesjonalista ma prawo do tego, że poszukuje, że dobiera metody, że może błądzić, że widzi, że nie wyszło, więc modyfikuje swoje działania. I tylko taka nasza postawa sprawi, że dzieci na lekcji, zrobiąc jakiś błąd, one podejmą wyzwanie i zaczną zaraz szukać. I w ten sposób to jest najlepszy sposób nauki. Dziękuję Państwu serdecznie.